Cześć kochani, zgodnie z tym co Wam obiecałam w pierwszym projekcie Denko, dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem numer 2, czyli pielęgnacją włosów i ciała. Kolorówka myślę będzie jako odcinek trzeci i bez zbędnych wstępów przechodzimy od razu do rzeczy. Pierwszy kosmetyk to emulsja do ciała marki Ziajamed, kuracja ultra nawilżająca z 5% mocznikiem. Jest tutaj napisane, że emulsja nawilża, wygładza i regeneruje na dysfunkcję skóry suchej. Absolutnie zgadzam się ze wszystkim, co jest napisane przez producenta na opakowaniu. Ta emulsja po raz drugi w tym roku dosłownie uratowała mi skórę w okresie jesienno-zimowym. Ja właśnie wtedy mam skórę ultra przesuszoną i odwodnioną na całym ciele przez zmiany temperatur, ogrzewanie, klimatyzację w pracy. Jest po prostu katastrofa, tylko ta emulsja wtedy mi pomaga i naprawdę porządnie nawilża i regeneruje moją skórę, totalnie przywracając ją do stanu normalności. Na pewno zakupię ją ponownie w tym roku, ale na okres jesienno-zimowy, ponieważ teraz, kiedy moja skóra już troszeczkę wróciła do siebie, to jest to dla mnie zbyt ciężki i bogaty produkt, który za długo się po prostu wchłania, ponieważ teraz czas oczekiwania na wchłonięcie tej emulsji to jakieś 10-15 minut. Dla mnie jest to stanowczo za dużo. Ja lubię się po prostu szybko po prysznicu wysmarować, ubrać, wyjść z domu, czy też przebrać w piżamkę i wskoczyć pod kołderkę. Dlatego teraz raczej nie jest to produkt dla mnie na ten okres wiosenno-letni, ale tak jak powiedziałam, w okresie jesienno-zimowym na pewno do niego wrócę. Jeśli macie przez cały rok skórę suchą, odwodnioną, podrażnioną, to na pewno możecie sobie śmiało wypróbować ten produkt. Jest w naprawdę dobrej cenie, ponieważ 400 ml kosztuje jakieś 15 zł, więc naprawdę to nie jest majątek, a może się okazać, że będzie to Wasza perełka, także naprawdę polecam. Drugi produkt jest również przeznaczony do pielęgnacji ciała, jest to Garnier Body Intensywna Pielęgnacja, regenerujące mleczko do ciała. Opatrunek w mleczku zapobiega szorstkości, szybko się wchłania, przeznaczony do skóry bardzo suchej i jest to ta formuła kanadyjska. Możecie dostać ten produkt w rozmanie za około 14 zł i jest go tutaj 400 ml. Na pewno opakowanie jest Wam znane, ponieważ produkt znajduje się już na rynku jakiś czas. Gdybym miała porównywać jego działanie z Ziają, to Ziaja działa dużo bardziej intensywnie, bardziej nawilża, bardziej regeneruje, jest bogatsza, przez co niestety właśnie dłużej się wchłania, kiedy nie mamy problemów ze skórą. Dlatego tego Garniera poleciłabym po prostu osobom ze skórą normalną, osobom, które nie mają problemów ze skórą i chcą skórę po prostu utrzymać w dobrej kondycji. To jest naprawdę świetne, codzienne, nawilżające mleczko do ciała. Właściwie zgadzam się ze wszystkim, co napisał producent, bo bardzo dobrze regeneruje, szybko się wchłania. Czy jest do skóry bardzo suchej? Polemizowałabym, natomiast do suchej jak najbardziej, do suchej i normalnej. Świetny produkt, także jeśli jeszcze ktoś z Was nie słyszał o tym produkcie, czy też nie testował, to na pewno warto po niego sięgnąć. Mam jeden produkt do oczyszczania twarzy, o którym chyba zapomniałam powiedzieć w poprzednim denku, ale wspomnę o tym teraz. Pianka oczyszczająca do twarzy marki Douglas Naturals z olejem arganowym. Jest to taka pianka bio, dla vegan, eko i tak dalej. 150 ml tej pianki kosztuje około 42,90 zł. Pianka jest na pewno bardzo wydajna, bo słuchajcie, używałam jej 2 miesiące. Właściwie no, czuję, że coś tam na dnie jeszcze jest, ale już nic nie leci przez ten dozownik. O, mogę Wam pokazać. Na pewno wydatek długoterminowy. Bardzo przyjazny skład dla skóry. No, produkt bio i produkt dla vegan musi mieć taki skład, więc to jest na pewno duży, duży plus. Świetnie radzi sobie z usunięciem pozostałości po makijażu. Ja zawsze wcześniej przed oczyszczaniem twarzy pianką przemywam ją też płatkami z wodą micelarną, także pianka służy mi do takiego doczyszczania skóry i ta świetnie sobie z tym radzi, więc jeśli jesteście fankami produktów naturalnych, bio, eko i tak dalej, to na pewno warto wypróbować właśnie tą. Przechodzimy do pielęgnacji włosów. Mam tutaj 3 produkty marki Kevin Murphy. Zaczniemy może od szamponów.
Zdecydowałam się na zakup takich miniaturowych opakowań. Każde z tych opakowań kosztowało około 25 zł, ponieważ nie wiedziałam, który szampon będzie służył bardziej moim włosom. Ostatecznie nie zdecydowałam się tak naprawdę na zakup żadnego z nich w pełnowymiarowym opakowaniu. Już Wam mówię dlaczego. Ten szampon jest z linii Angel Wash, czyli linii, która ma nadawać objętość włosom. Stosowałam go razem z odżywką, o której zaraz powiem. I niestety nie zauważyłam żadnej różnicy, jeśli chodzi o objętość, stosując tą odżywkę z tym szamponem, a z szamponem, którego używałam wcześniej, który był tańszy od tego w pełnowymiarowym opakowaniu, więc no po prostu nie widziałam żadnej zmiany i wydawało mi się bez sensu wydawanie tych pieniędzy na szampon, który nie robi tego, co powinien, czyli nie nadaje objętości. Drugi szampon jest z linii Plumping Wash. Jest to linia mocno regenerująca, taka odbudowująca. I niestety regenerowała moje włosy zbyt mocno, przez co je obciążała i były takie przyklapnięte, cienkie. No nie podobał mi się ten efekt. Na pewno osoby z gęstymi włosami, które wymagają regeneracji i nawilżenia, mogą wypróbować sobie ten szampon. Niestety no, na moich cienkich włosach nie sprawdził się, ale na pewno działa silnie, jeśli chodzi o tą regenerację i odbudowę. Trzeci produkt z tej marki zdecydowałam się kupić w pełnowymiarowym opakowaniu w ciemno i absolutnie nie żałuję tej decyzji, ponieważ jest to najlepsza odżywka dodająca objętości i regenerująca moje włosy. Jest to również ta linia Angel, czyli mająca dodawać objętości, nawilżać, regenerować włosy. 250 ml tej odżywki kosztuje 105 zł, więc kupę forsy tak naprawdę i stosuję ją na zmianę z troszeczkę tańszą odżywką z Oride, ale jak tylko mogę sobie pozwolić na tą, to bardzo chętnie do niej wracam. Przeczytam Wam z tyłu, co jest na opakowaniu. Odżywka dodająca objętości do włosów cienkich i farbowanych, czyli dokładnie takich, jakie mam ja. Nawilża włosy dzięki ekstraktom z mango, zawartości masła kakaowego i mandarynkowego olejku eterycznego. Wygładza suche, farbowane włosy. W 100% absolutnie zgadzam się z tym, co jest podane na opakowaniu. Wszystko to, co przeczytałam, ta odżywka robi i z ręką na sercu mogę ją polecić osobom, które mają takie włosy jak ja, czyli cienkie, pozbawione objętości i troszeczkę przesuszone. Naprawdę fajna, skuteczna maska. Jeśli możecie sobie pozwolić na nią, maska odżywka, jeśli możecie sobie na nią pozwolić, to naprawdę warto. Mam dwa produkty do pielęgnacji końcówek włosów. Jeden średni, słaby bym nawet powiedziała, a drugi zdecydowanie lepszy. Może zacznę od tego. Jest to jedwab w płynie. Kupiłam go w Rossmanie bardzo dawno temu, za mniej na pewno niż 10 zł. Jest go tutaj dosyć sporo, ale nie jestem Wam w stanie podać ile dokładnie, bo naklejka zupełnie mi się już starła. Nie byłam w stanie go zmęczyć, 1/3 tak naprawdę pojemności mi została. Bardzo szybko musiałam zakupić coś innego, ponieważ ten jedwab nie polepszał stanu moich końcówek, nie pogarszał go też, ale totalnie nie czułam różnicy, kiedy go stosowałam i kiedy go nie stosowałam, czyli nie stosowałam nic. Dawałam mu szansę naprawdę wielokrotnie. Właściwie jedynym plusem stosowania tego olejku jest taka nasza świadomość, że coś na te końcówki nałożyłyśmy, no i jakaś tam minimalna ich ochrona. Natomiast nic więcej, ten jedwab według mnie moim włosom nie pomagał. Drugie serum jest z marki Artego, linia Rain Dance. Jest to serum z esencją z olejku cabuki, arganowym, kameliowym i proteinami. Kosztowało, taka buteleczka kosztowała na pewno coś w okolicy 15 zł. To znaczy, tak mi się wydaje. Na pewno upewnię się jeszcze na stronie internetowej, przez którą zakupiłam to serum. Teraz dokładnie nie pamiętam, ale na pewno poniżej 20 zł. Mamy tutaj 10 ml, czyli tak właściwie standardowo jak na serum, a jest bardzo wydajne. Ja kupiłam je jednocześnie z moją siostrą, równo zaczęłyśmy je stosować i obu nam starczyło to serum na jakieś 3 miesiące.
Wystarczą naprawdę dwie kropelki na ręce, roztarcie, takie rozgrzanie i rozprowadzenie na końcówkach. Bardzo nam obu się sprawdziło, więc to nie jest już teraz tylko moja opinia. Świetnie chroni końcówki, bardzo ładnie regeneruje, nie obciąża włosów i robi wszystko, czego ja oczekuję od serum do włosów, więc naprawdę mogę je polecić. I ostatni już produkt do stylizacji włosów, jest to mój absolutny numer jeden. Mówię o TG Bedhead Superstar sprayu pogrubiającym do włosów. Oczywiście cienkich, bo mówię cały czas o sobie, ja takie posiadam. Jest to najlepszy spray, jakiego do tej pory używałam. Słuchajcie, 320 ml tego produktu kosztuje w drogeriach internetowych jakieś 30-40 zł. Nie jest to mało, ale jest to hiper długoterminowy wydatek, ponieważ ten produkt starczył mi osobiście na jakieś pół roku przy codziennym stosowaniu. Stosuję go w ten sposób, że spryskuję nim włosy dopiero po wymodelowaniu i wysuszeniu. Nie stosuję go przed, na jakieś tam zwilżone czy mokre włosy, tylko dopiero po, tak jak lakier do włosów. I on doskonale utrwala, ale nie usztywnia włosów. Daje mega naturalny efekt. Fryzura utrzymuje się cały dzień, a włosy nie są posklejane i nie wyglądają na takie, wiecie, takie, że głowa nam się rusza, a włosy nie są sztywne, tylko są cały czas mięciutkie, fajne w dotyku, a fryzura się trzyma tak jak powinna. No i objętość, którą dodaje ten spray, jest po prostu wow. Tych włosów robi się po prostu dwa razy więcej i też wiadomo, że czuć ten produkt gdzieś przy nasadzie głowy, tam gdzie chcemy podbić po prostu tą objętość, ale nie robi nam absolutnie hełmu na głowie. Jeśli szukacie właśnie czegoś takiego nadającego objętości, ale dającego naturalny efekt na naszych włosach, jednocześnie utrwalającego fryzurę, to jest naprawdę mój absolutny hicior. Wychodziłam już z domu i przypomniałam sobie, że nie powiedziałam Wam o bardzo ważnej rzeczy, więc szybciutko. Maska do włosów Anti-Age marki Organic. Nie pamiętam teraz ceny, zaraz Wam tutaj gdzieś napiszę. Pojemność to 150 ml. Jest to maska do włosów zniszczonych i farbowanych i powiem Wam, że zrobiła na mnie do tej pory największe wrażenie i cały czas, kiedy kończy mi się kolejna, którą próbuję, zastanawiam się, czy nie zakupić tej ponownie, ale chcę testować jak najwięcej, żeby coś innego Wam pokazywać. Natomiast to jest sprawdzona przeze mnie wielokrotnie maska i jest naprawdę najlepsza, jakiej do tej pory używałam. Ostatnio pokazywałam Wam w ulubieńcach te z babuszki Agafi. One też są dobre i będę Wam pokazywała też na pewno dobre maski. Jeśli kiedyś wspomnę o tym, że któraś była lepsza od tej, to to musi być naprawdę mega, mega hit. Na tą chwilę to był mój absolutny, jest mój numer jeden. Anti-Age maska do włosów marki Organic. Dziękuję kochani za oglądanie. Jeśli ten filmik Wam się spodobał, to będzie mi bardzo miło, jeśli nagrodzicie go kciukiem w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to możesz to zrobić właśnie w tym momencie, wciskając czerwony prostokąt, który pojawi się za chwilę gdzieś u góry ekranu i od tej chwili będziesz ze mną cały czas na bieżąco i nie przegapisz żadnego kolejnego filmu. Mam nadzieję, że widzimy się niebawem, pewnie za parę dni. Do zobaczenia kochani. Pa, pa!